Dziękuję. Dobry wieczór Państwu. Cieszę się, że kolejny raz mogę się z Państwem spotkać. Ja się skoncentruję na tym, co wiem na pewno, co mógłbym zaproponować. Mam świadomość, że burmistrz to jest tylko organ wykonawczy. Żeby coś wykonywać, to najpierw trzeba ustanowić. I tu myślę, że myśmy wszyscy musimy zdać sprawę, że władzą rzeczywistą gminę sprawuje Rada Miejska. Chciałem Państwu przedstawić tutaj kandydatów z mojego komitetu do Rady Miejskiej, pani Anna Kłos i pan Piotr Miry. Pani Anna Kłos jest, tak? Prosimy bardzo pani Aniu śmiało. I pan Mirek też jest. Myślę, że każdy z komitetów od tego powinien prezentację rozpocząć. Są to, myślę, że wspaniali państwa sąsiedzi, przyjaciele niewątpliwie dla bardziej zaprzyjaźnionych rodzin, Murzynowsko-Gościnowsko-Dobrojewska. I szanowni państwo, tylko współpraca solidna, rzeczywiście oparta na podstawach realnych i dobrym wzajemnym zaufaniu daje szansę na rozwój. Nie bez kozyry to mówię, bo ostatnia kadencja 2006-2010 była bardzo trudną kadencją, gdzie rzeczywiście z dwóch lat spędziłem, z czterech lat kadencji, praktycznie dwa lata byłem przesłuchiwany albo przez policję do spraw wykroczeń w Gorzowie Wielkopolskim, albo przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w Szczecinie. Tak się nie da funkcjonować, tak się nie da działać. Trzeba czas poświęcić na rzeczywistej pracy. Tylko tak spędzony czas daje gwarancję na to, że się coś zrobi, pozostawię, pozostawi ślad. Dlatego też podkreślam, szanowni państwo, hasło, które jest naczelnym hasłem Komitetu Wyborców. Nasza wspólnota, czyli szanowni państwo, dialog plus porozumienie daje nam dobro. Myślę, że to powinniśmy wykorzystać. Już czas nadszedł na to, żeby zakończyć niepotrzebne spary, niepokoje. Jest to okres wyborów, dać szansę wypowiedzieć różnym koncepcjom. Wyborca decyduje i oczywiście w akcie głosowania dokonuje wyboru. Jest to święte prawo demokracji i myślę, że z niego wszyscy jak najszerzej powinni korzystać. Dlatego Państwa zachęcam, żeby w najbliższych wyborach 21 listopada z tego prawa konsekwentnie skorzystać. Szanowni Państwo, w swoim wystąpieniu chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Praktycznie trzy. Pierwsza, że zawsze mnie interesował człowiek, bo uważam, że wartością samą w sobie, w każdej gminie, w polskiej gminie, holenderskiej czy amerykańskiej, jest jego obywatel. Nie ma obywatela, nie ma społeczeństwa obywatelskiego. Im szybciej i sprawniej i do końca jesteśmy w stanie to zrozumieć, zrealizować, zastosować w życiu, na tyle ta demokracja jest skuteczniejsza. Powinniśmy wiedzieć, co nasi przedstawiciele rzeczywiście robią i każde problemy powinny być społecznie rzeczywiście przeanalizowane. Tylko przejrzystość działania społecznego daje szansę oczenić obywatelom, kto w sporze ma rację. Nie ma sytuacji idealnych, rozwiązań w 100% trafionych. Zawsze jest sytuacja taka, która może budzić u kogoś wątpliwość. Myślę, żeby to wątpliwości wykluczać, zawsze jest ta większość. Myślę, że jeden z ojców polskiej demokracji, z teorii, historią o demokracji, Marcin Król powiedział, że porządna demokracja to to, gdy zdrowa, mądra większość pamięta, żeby nie doprowadzi do nieszczęścia lub krzywdy mniejszość. I myślę, że o tym warto pamiętać. Ja osobiście chciałem Państwu powiedzieć, że mimo, że ta kadencja mijająca była trudna, zakończyła się ogromnym sukcesem, stworzeniem Regionalnego Parku Przemysłowego, co z całą satysfakcją stwierdzam, że wszyscy kandydaci chcą rozwijać. Ale szanowni Państwo, to się samo będzie rozwijać, nie należy temu przeszkadzać. Dzisiaj jesteśmy po konferencji, gdzie z udziałem przedstawicieli Kościńsko-Słubiskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dokonaliśmy pierwszej oceny tego zamierzenia w obecności spierzyńskich przedsiębiorców. Myślę, że to jest rzeczywiście sukces. Sukces Rady Miejskiej piątej kadencji i sukces tego burmistrza, który miał przyjemność z tą radą współpracować. Kolejna strona, którą chciałem Państwu powiedzieć, to jest to, że rzeczywiście jako pierwsze miasto w województwie lubuskim
mamy plan zagospodarowania miast. Pierwszą konstytucję gospodarki przestrzennej, która rozwiązuje wiele problemów i daje szansę rozwojowi temu miastu w każdej jego przestrzeni administracyjnej. Myślę, że tylko to może docenić ten, kto inwestuje. A inwestorów w Spierzynie jest bardzo dużo. I zacznę od mieszkańców. Największymi inwestorami w Spierzynie są ludzie, którzy budują domy. Chcę Państwu przypomnieć, że przez ostatnie 15 lat zabudowano 15 hektarów Spierzyn. Koniec, tak? Dziękuję bardzo. 5 minut bardzo krótko, bardzo. Dziękuję.